Małgorzata Stec, witam Państwa, zapraszam na wiadomości. A w dzisiejszych wiadomościach zobaczymy. Uroczystość w intencji żołnierzy wyklętych. Msze święte za pomordowanych w Hucie Pieniackiej. O spotkaniu partnerstwo lokalne. Parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej w Głubczycach. Będą również wiadomości ze Straży Pożarnej, Policji. Nie zabraknie również wiadomości ze świata sportu. 1 marca w kościele parafialnym w Głubczycach pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny odbyła się uroczystość poświęcona żołnierzom wyklętym. Do hymnu państwowego! Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Obca przemoczyła szablą Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim szanowem złączy się z narodem. Nasz marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim szanowem złączy się z narodem. Walki zbrojne w Polsce nie ustały wraz z podpisaniem kapitulacji przez hitlerowskie Niemcy w 1945 roku. Wielu polskich żołnierzy zdawało sobie sprawę, że wkroczenie sowieckiego wojska nie wróży nic dobrego. Postanowili zostać w lasach i kontynuować walkę aż do ostatecznego zwycięstwa. Tak naprawdę był to czas, kiedy komuniści pozbywali się ostatnich prawdziwych obrońców niepodległej Polski. Był żołnierz z munduru odarty, chorąży z kompanii strzeleckiej, grzbiet krwawy o krycze oparty, pod ziemiach katowni ubeckiej, o śledztwie już śmiertnym wyroku, więzienny obleczon łachmanym, dla straty spoglądał o zmroku, świtaniem dobrze, że tu jesteśmy i wspominamy żołnierzy, wyklętych żołnierzy, raczej dzisiaj chcemy mówić niezłomnych, bo wykleli ich komuniści, wykleli ich wrogowie Polski, wykleli ich najeźdźcy, wykleli ich ci, którzy chcieli kontynuować okupację, która zakończyła się rzekomo w 1945 roku. Wykleli ich ci, którzy chcieli dalej zniewalać Polskę, owszem, może gospodarczo w jakimś wymiarze, ale nade wszystko chcieli okupować Polskę duchowo, przepracowywać, niszczyć ducha polskiego i wpajać duchowi polskiemu, Polakom, chcieli wpajać ideały, czy ideały, idee, może nie ideały, bo ideał to jest słowo piękne, idee obce narodowi polskiemu, obce polskiej duszy, obce polskiemu sumieniu. I oni wykleli tych żołnierzy. Ja mimo wszystko z całego serca chcę podziękować w imieniu władz samorządowych powiatu, władz gminy za tą gawędę księdza naszego proboszcza Michała Ślęczka, za udział wszystkich. Oni właśnie przyszli z serca, naprawdę z serca przyszli. To już jest piąte nasze spotkanie tu w tej, jak ksiądz powiedział, krypcie. Nie, to nie jest krypta. To jest nasze miejsce, gdzie mamy możliwość złożenia kwiatów przed tablicą Armii Krajowej. I cieszę się jako komendant Chówca Związku Harcerstwa Polskiego, że młodzież to nie przychodziła tylko dzisiaj. Dzisiaj w szkołach odbyły się akademie. Odbyły się spotkania i to będzie trwało dzisiaj do godzin wieczornych w różnych drużynach, różnego rodzaju te spotkania są i to buduje. I tu jest napisane, że na tej jednej z tablic, że pamiętamy i musimy o tym pamiętać, że o żołnierzach nie tylko wyklętych, ale o wszystkich, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Cześć ich pamięci!
Reportaż z tej uroczystości już niebawem do obejrzenia w programie Telewizji Pogranicza. W niedzielę 5 marca w kościele w Babicach, gmina Baborów, już po raz kolejny została odprawiona msza święta w intencji pomordowanych w bestialski sposób przez ukraińskich nacjonalistów ludności polskiej zamieszkujących miejscowość Huta Pieniacka na kresach południowo-wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, rokrocznie na przełomie lutego i marca od roku 2002, kiedy to z inicjatywy ówczesnego członka zarządu pana Wodyńskiego, jak również ówczesnego burmistrza Baborowa, pana Dolipskiego, tutaj w Babicach spotykają się osoby, które chcą upamiętnić i oddać hołd tym wszystkim, którzy polegli w Hucie Pieniackiej w tym tragicznym dniu 28 lutego 1944 roku. Jest to dzień, w którym wspomina się ten bardzo tragiczne wydarzenie. Jest to też dzień, kiedy wspominając, życzymy i chcemy, żeby takich wydarzeń w dziejach zarówno Polski, jak i całego świata, całej Europy już więcej nie było. Jest to dzień szczególny, ponieważ jeszcze są osoby, które pamiętają tę rzeź, ten mord i są osoby, które przeżywają to w dwójnasób. My, młodsze pokolenie, aczkolwiek pokolenie osób pochodzących z kresów wschodnich, ponieważ mieszkańcy powiatu głubczyńskiego w większości to ci są potomkowie tych, którzy przybyli tutaj po 1945 roku, przypominając sobie tamte czasy, przypominamy sobie również tragiczne dzieje naszych potomków, naszych rodziców, naszych dziadków, a więc tych osób, którzy byli na wschodzie, byli na kresach w wyniku pożogi wojennej, w wyniku zmian pojałtańskich, znaleźli się tutaj. Ale ten dzień właśnie to jest taki okres, kiedy można powiedzieć przebaczamy i prosimy o przebaczenie. To jest też dzień szczególny, ponieważ cały czas te nacjonalizmy gdzieś tam tkwią i myślę, że one nie służą niczemu. Dzisiaj ksiądz proboszcz bardzo ładnie mówił o pojednaniu. Myślę, że z takich wydarzeń, z takich tragicznych wydarzeń, takich morderstw, takich zbrodni, które się wydarzyły w Hucie Pieniackiej, nie tylko, tylko w wielu miejscach, również na tamtym terenie, w tamtym okresie, trzeba brać jak najwięcej nauk po to, żeby było pojednanie, po to, żeby ludzie byli sobie bliscy, żeby byli braćmi, żeby sobie nie robili wzajemnie krzywdy. I ku temu również ta inicjatywa z roku 2002 jest jak najbardziej słuszną inicjatywą, gdzie się wspomina, ale jednocześnie przypomina, żeby do takich tragicznych wydarzeń więcej nie przychodziło. Myślę, że to jest bardzo ważny dzień dla mieszkańców powiatu głubczyckiego. Dzień, w którym przybywa również wiele organizacji, stowarzyszeń związanych z kresami wschodnimi z całej Polski. I dzięki temu oddaje on jak gdyby treść tych tragicznych wydarzeń, które miały miejsce przed 73 laty, a równocześnie inspiruje do tego, żeby się pojednać, żeby tworzyć wspólnotę jak najbardziej ku przyszłości takiej pozytywnej, nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Dziękuję. Telewizja Nasza już w najbliższym czasie wyemituje reportaż z tej uroczystości. 28 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach odbyło się spotkanie parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej z mieszkańcami powiatu głubczyckiego. Szanowni Państwo, dzisiaj jesteśmy na gościnnej ziemi głubczyckiej. Spotykamy się z mieszkańcami, ażeby porozmawiać o naszych ważnych sprawach, które wynikają po pierwsze z naszego programu wyborczego Platformy Obywatelskiej i tego, co chcemy też usłyszeć od naszych mieszkańców. Dzisiaj z nami są parlamentarzyści Platformy, a więc pani poseł Elżbieta Ardziszewska, która chciałaby się podzielić swoimi przemyśleniami i naszym programem dotyczącym ochrony zdrowia. Będzie pan poseł Sławomir Nitras, który będzie mówił o polityce zagranicznej. Będzie pan poseł Adam Korol, który będzie mówił o tym, jakie rozwiązania chcemy zaproponować dla młodzieży i dzieci w zakresie sportu. No i będzie pan poseł Janusz Cichoń, który będzie mówił o finansach, o naszej propozycji dotyczącej wydatków z budżetu. I Kazimierz Plockę, moja skromna osoba, chciałbym się skoncentrować na tych sprawach, które dotyczą wspólnej polityki rolnej i instrumentach krajowych w zakresie wspierania rolnictwa. Z pewnością będzie to spotkanie bardzo interesujące, ponieważ jest to otwarte spotkanie, gdzie mieszkańcy mogą pytać o różne sprawy, które nurtują ich tutaj, żyjąc w mieście Głubczyce. Piękne miejsce, jestem tutaj po raz kolejny, więc jest to też okazja do tego, żeby porównać, co miałem okazję obejrzeć wcześniej.
z tym, co jest dzisiaj. Widzę ogromne zmiany, chciałem pogratulować władzom samorządowym miasta Głubczyce, panu burmistrzowi, za piękną pracę, którą wykonał na rzecz społeczności lokalnej, za jego zaangażowanie, determinację, bo dzięki wspólnej pracy miasto pięknieje i to jest ważne, to jest piękne, gratuluję. Również 28 lutego w sali pod Aniołem w Głubczyckim Ratuszu odbyło się kolejne spotkanie w ramach Głubczyckiego Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Spotkanie to zorganizowane było przez Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym odbyło się 12 spotkanie Lokalnego Partnerstwa Głubczyckiego. Tematem dzisiejszym był Krajowy Fundusz Szkoleniowy, a dlatego, że trwa nabór wniosków na szkolenie pracowników i pracodawców. Chcieliśmy przybliżyć ten temat pracodawcom, którzy mogą wyszkolić pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, ze środków Funduszu Pracy. Jak należy składać wnioski, co w tych wnioskach powinno być. Nabór trwa do 3 marca. Do wykorzystania jest 154 300 zł. Jeżeli ten nabór okaże się za krótki, więc go na pewno Powiatowy Urząd Pracy wydłuży, przypuszczalnie do połowy marca. Także dzisiaj przedstawiliśmy 3 osoby z naszego powiatu głubczyckiego, ich karierę, rozwój kariery zawodowej, do czego te osoby doszły, tworząc miejsca pracy, będąc w chwili obecnej pracodawcami. Warsztat poświęcony był także doradztwu zawodowemu, które jest pokłosiem warsztatów prowadzonych w przeszłości. I prezentowała się szkoła, liceum ogólnokształcące w Głubczycach, jak te warsztaty wpłynęły na rozwój doradztwa zawodowego w liceum ogólnokształcącym w Głubczycach. Zapraszamy Państwa na następne spotkanie, które odbędzie się jesienią. Dziękuję. Witam bardzo serdecznie mieszkańców powiatu głubczyckiego. Jadwiga Olszowska-Urban, moderator Głubczyckiego Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w powiecie. Witam po raz kolejny. W dniu dzisiejszym, 28 lutego, znowu mieliśmy swoje własne spotkanie wewnętrzne członków Partnerstwa Lokalnego. Dzisiaj na naszym spotkaniu mówiliśmy o ważnych sprawach i o ważnych informacjach, z których mogą korzystać różni pracodawcy z terenu powiatu głubczyckiego. Otóż pierwszą rzeczą, o której dzisiaj można było dużo rzeczy się dowiedzieć, to był Krajowy Fundusz Szkoleniowy, ponieważ Powiatowy Urząd Pracy dysponuje środkami na dodatkowe szkolenia, na takie priorytety, które Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustaliło na nowy rok. I dzisiaj mieliśmy okazję o Krajowym Funduszu Szkoleniowym słyszeć z ust pani wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, pani Renaty Cygan, ale również i pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach, pani Małgosia, która zajmuje się KFS-em, omówiła wniosek, jak należy go przygotować i złożyć właśnie w Powiatowym Urzędzie Pracy. Dlatego wszystkich zainteresowanych szkoleniami z dodatkowymi kwalifikacjami dla swoich pracowników bardzo serdecznie zapraszam i do Powiatowego Urzędu Pracy, jak również i na stronę Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach. Oprócz tego wystąpił dzisiaj pan Jacek Baranowski, który mówił o informacjach dla przedsiębiorców, jakie w 2017 roku będą jeszcze ogłoszone konkursy na wsparcie na rozwój przedsiębiorczości i innowacji, i reprezentował on Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarczego. Z kolei druga część naszego spotkania była poświęcona lokalnym pracodawcom, ponieważ w naszym partnerstwie już kiedyś uznaliśmy, że będziemy promować dobre, bo głubczyckie, czyli to, co z tego terenu warto zaprezentować. Dzisiaj trójka pracodawców, Marian Pospiszel, jak również Tadeusz Eckert, jak również Leon Pleśniak, opowiadali o swojej karierze zawodowej. Była z nami młodzież,
młodzież, byli z nami różni pracownicy, ale i pracodawcy z terenu powiatu głubczyckiego. Chodzi też o to, żeby docenić ludzi, którzy osiągnęli sukces nie tylko zawodowy, ale także dali pracę innym osobom i cały czas rozwijają swoje firmy, realizując też swoje własne marzenia. Z kolei nauczyciele, rada pedagogiczna, dyrektor, ale również i młodzież z zespołu szkół ogólnokształcących opowiedziała o swoich doświadczeniach, które wynikają z partnerstwa lokalnego, bo tutaj właśnie zdiagnozowaliśmy, że w szkołach niewiele osób realizuje zagadnienia dotyczące doradztwa zawodowego. Chcemy to popularyzować wśród nauczycieli, rodziców, ale także i przede wszystkim młodzieży. I młodzież opowiadała o takim programie, który realizuje pod okiem swoich wychowawców, ale także przy współudziale rodziców, czyli spadochron. To jest właśnie taka droga planowania kariery zawodowej przez młodzież. Na koniec zebrani pracodawcy mieli okazję podzielić się ze swoimi problemami dotyczącymi zatrudniania pracowników, ale również swoimi problemami dotyczącymi zarządzaniem pracownikami w firmie i zarządzaniem firmą. Dlatego też, jak widać, podejmujemy aktualne tematy, które interesują wszystkich pracodawców, przedstawicieli różnych instytucji, organizacji, ale także i firm. I kolejne spotkanie zaplanowaliśmy sobie na wrzesień lub na październik. Natomiast bardzo się cieszymy, że dzisiaj też mogliśmy oglądać Dobry Bogu Głubczyckie, bo wystąpiła przed nami uczniowie, nauczyciele, rada pedagogiczna szkoły muzycznej pierwszego stopnia z terenu Głubczyc. Więc mogliśmy też podziwiać młode talenty, bo właśnie o to chodzi, żebyśmy jak najszerzej się poznawali, żebyśmy mogli swoje talenty wykorzystywać. W poniedziałek, 6 marca, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach uczniowie spotkali się z bardzo ciekawym gościem, doktorem nauk humanistycznych Mateuszem Świetlickim, pracownikiem naukowym Wrocławskiego Uniwersytetu, a zarazem absolwentem Głubczyckiego Ogólniaka. W dniu dzisiejszym gościmy w naszej szkole, w Liceum Ogólnokształcącym, szczególnego gościa. Jest to absolwent naszej szkoły z roku 2006, Mateusz Świetlicki, obecnie doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Przy okazji także robi już habilitację, specjalizuje się w języku angielskim, a także, co interesujące, w języku ukraińskim. I za chwilę poproszę Mateusza o kilka słów, natomiast chcę powiedzieć, że Mateusz jest przykładem osoby, która zrealizowała swoją własną ścieżkę edukacyjną, ucząc się w naszej szkole. Ukończył klasę biologiczno-chemiczną, ale wybrał, wtedy jeszcze w naszej szkole nie było ścieżek edukacyjnych, ale wtedy już można powiedzieć, wybrał ścieżkę humanistyczną i przewędrował przez przedmioty dodatkowe, rozszerzone w taki sposób, że pozwoliło mu to rozpocząć studia na Uniwersytecie Wrocławskim i to studia humanistyczne. Mateuszu, powiedz mi, jak to się stało, że ta humanistyka cię pociągnęła i co tam robisz w tym Wrocławiu, na tym uniwersytecie? Bardzo dziękuję za gościnę w naszym liceum. Dlaczego studia humanistyczne? Dlatego, że zawsze bardzo lubiłem uczyć się języków obcych. Już maturę zdawałem nie tylko z języka angielskiego, ale również z języka niemieckiego. I po ukończeniu szkoły średniej postanowiłem rozwijać swoje zdolności językowe i właśnie pójść na filologię angielską. Jednak było to dla mnie za mało. Chciałem zrobić coś innego, coś dodatkowego. Zdawałem sobie sprawę z tego, że w tych czasach język angielski nie jest aż tak dużo, prawda, w XXI wieku. Dlatego postanowiłem uczyć się również języków wschodnich, języka ukraińskiego, języka rosyjskiego oraz również studiowałem iberystykę. Co robię obecnie? Obecnie pracuję na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem związany z Instytutem Filologii Słowiańskiej, z Pracownią Kultury i Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej oraz Pracownią Badań nad Posttotalitaryzmami. Prowadzę zajęcia z literatury i historii Wysp Brytyjskich, Stanów Zjednoczonych oraz Ukrainy oraz ogólnouniwersyteckie przedmioty związane z kulturą i literaturą środkowo-wschodnioeuropejską. Wizyta Mateusza w naszej szkole nie jest tylko wizytą kurtuazyjną, ale ma swój ukryty cel, nawet jawny, powiem w ten sposób. Mateuszu, co się dzisiaj wydarzy w naszej szkole? Dzisiaj chciałbym uczniom
naszej szkoły przedstawić niezwykle bogatą ofertę dydaktyczną Uniwersytetu Wrocławskiego, skupiając się na ofercie Instytutu Filologii Słowiańskiej. Pokazać uczniom, że niekoniecznie trzeba studiować tak zwane kierunki przyrodnicze, prawda, czy ścisłe. Można również pójść na studia humanistyczne lub, co najciekawsze moim zdaniem, można pójść na dwa kierunki. Można studiować jednocześnie na przykład matematykę i filologię ukraińską, tak jak wielu naszych studentów właśnie robi. Chciałem również pokazać, udowodnić uczniom naszej szkoły, że można skończyć liceum głubczyckie, a mimo wszystko skończyć studia, zostać absolwentem najlepszego uniwersytetu na świecie, ponieważ byłem absolwentem również stypendystą Uniwersytetu Harvarda, gdzie dostałem nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie studiów nad językiem ukraińskim i literaturą ukraińską, że można skończyć liceum głubczyckie, nie trzeba kończyć najlepszego liceum wrocławskiego, żeby coś osiągnąć nawet w dziedzinie tak odmiennej, prawda, od kierunku mojej klasy, prawda, bo jestem absolwentem biochemu. Więc to jest mój główny cel. Zapraszam również Państwa serdecznie do zapoznania się z ofertą dydaktyczną, bogatą niezwykle ofertą dydaktyczną Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytutu Filologii Słowiańskiej. Bardzo dziękuję. Przyznam, że taki dreszcz emocji przeszedł mi po plecach, kiedy Mateusz wspomniał o Uniwersytecie Harvarda i o tych sukcesach swoich. Przyznam, że dowiaduję się o tym po raz pierwszy, a to sygnał, że powinniśmy jeszcze częściej kontaktować się z naszymi absolwentami. Oni owszem często gdzieś tam zapuszczają się w daleki świat i słuch o nich często ginie, ale nie tak dawno gościliśmy w naszej szkole także naszego absolwenta Pawła Szymańskiego, teraz już profesora na Akademii Medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, który też opowiadał o swoich sukcesach, a także sukcesach swoich koleżanek i kolegów z ówczesnej klasy naszej licealnej. W związku z tym cieszymy się bardzo, że Mateusz tak dobrze wspomina pobyt w naszej szkole. No i tym bardziej cieszymy się, że faktycznie nasza szkoła nie jest szkołą prowincjonalną, chociaż na prowincji można powiedzieć się mieści, ale ma wybitnych absolwentów. No i cieszę się, że Mateusz zaliczasz się także do grona tych naszych najlepszych absolwentów robiących karierę naukową. Informacje z Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach. Oszustwo na wnuczka. Dalej jest stosowane przez tak zwanych naciągaczy. Od lat informujemy naszych mieszkańców o problemie, jakim jest oszustwo na wnuczka. Pomysły oszustów nie znają granic i stale ewoluują. Znane nam są już oszustwa na policjanta, funkcjonariusza CBŚ, pracownika gazowni, listonosza czy pracownika opieki społecznej. Kilka dni temu do 6 mieszkańców naszej gminy rozdzwoniły się telefony ze strasznymi informacjami o wypadkach komunikacyjnych osób bliskich. W jednym przypadku była mowa o potrzebie udzielenia pilnej pomocy, jak się później okazało, pomocy finansowej. W słuchawce głos wnuka, wnuczki, pani policjant być może był miły i przejmujący, ale niewiarygodny. Nasi mieszkańcy nie dali się zwieść opowieściom oszustów i o wszystkim poinformowali policjantów. Głubczycy policjanci ustalają osoby, które mogą mieć związek z tymi sprawami. Jak nie stać się ofiarą oszustów? Przede wszystkim należy zachować ostrożność. Jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod członka naszej rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań. Nie informujmy nikogo o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub przechowujemy na koncie. Zadzwońmy do kogoś z rodziny. Zapytajmy o to, czy osoba, która prosiła nas o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje. Pamiętajmy, że nikt nie będzie nam miał za złe tego, że zachowujemy się rozsądnie. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów. W szczególności pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze policji nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach i nigdy nie proszą o przekazywanie jakichkolwiek pieniędzy. Informacje z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przedstawi nam, jak prawie zawsze, kapitan Waldemar Hołownia. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W okresie od 27 lutego do 5 marca odnotowaliśmy łącznie 6 zdarzeń. I było to jedno miejscowe zagrożenie, 4 pożary i jeden alarm fałszywy. 27 lutego miejscowe zagrożenie dotyczyło zwisającego nad przejściem dla pieszych oraz linią energetyczną złamanego konara drzewa w Głubczycach. 3 i 4 marca wyjeżdżaliśmy do pożarów palących się suchych traw w miejscowościach Kietrz, Gołuszowice, Baborów i Nowa Cerekwia.
Tylko w tych działaniach zaangażowanych było łącznie 5 zastępów w sile 26 strażaków. Dlatego też zwracamy się z Państwa do apelem o niewypalanie traw. Szanowni Państwo, oto inne informacje z komendy. 3 marca w Paczkowie odbył się finał piłki siatkowej o Puchar Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W tym turnieju nasza drużyna z Głubczyc zajęła 5 miejsce. 4 marca w hali sportowej w Głubczycach odbył się 18. halowy turniej piłki nożnej służb mundurowych powiatu głubczyckiego. W zmaganiach wzięło udział 5 zespołów z Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Zakładu Karnego oraz weterani. Po emocjonujących i zaciekłych meczach z systemem każdy z każdym klasyfikacja przedstawia się następująco. 5. miejsce Straż Graniczna, 4. miejsce Zakład Karny, 3. miejsce Policja, 2. miejsce Weterani i 1. miejsce oczywiście najlepsza drużyna tego turnieju Straż Pożarna, tracąc we wszystkich meczach tylko jednego gola. Najlepszym strzelcem turnieju został nasz funkcjonariusz Kacper Krukowski, natomiast najlepszym bramkarzem, no niestety, również nasz funkcjonariusz Wiesław Szymański. Na zakończenie wszystkim wręczono puchary i dyplomy. W tym roku organizatorem turnieju była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach. Za pomoc przy organizacji turnieju dziękujemy serdecznie burmistrzowi Głubczyc panu Adamowi Krupie, dyrektorowi z OKIS-u w Głubczycach panu Stanisławowi Krzaczkowskiemu, prezesowi Technika Głubczyce panu Andrzejowi Majewskiemu, sędziom turnieju panom Wiesławowi Bieniarzowi i Kasjanowi Bieniarzowi oraz za prowadzenie sekretariatu zawodów panu Bogdanowi Makowskiemu. Szanowni Państwo, na koniec chciałem jeszcze przypomnieć, iż 20 marca przed Urzędem Miejskim w Głubczycach stanie autobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Opola. Będzie można oddać krew w ramach akcji oddania hołdu żołnierzom wyklętym pod nazwą Spokrewnieni Służbą. W akcji tej planują wziąć udział m.in. funkcjonariusze Policji oraz Straży Pożarnej z Głubczyc. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na wiadomości za tydzień. W sobotę 4 marca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kietrzu odbyło się bardzo ciekawe spotkanie na temat apiterapii. Wykład prowadził profesor Artur Stojko. W dniu dzisiejszym spotkałem się z bracią Pszczelarską, jak również społeczeństwem tutejszej miejscowości i przedstawiliśmy apiterapię, czyli leczenie produktami pszczelimi, ale apiterapię w aspekcie nowoczesnych kierunków medycyny. I okazuje się, że mimo wielowiekowej empirii i mimo, że twórcą był Hipokrates, to dzisiaj ten nowy kierunek w medycynie, jakim jest biomedycyna, stwarza bardzo duże możliwości do wykorzystania apiterapii, a więc wykorzystania produktów pszczelich i ich wartości farmakologicznych w profilaktyce i terapii, a przede wszystkim jeżeli chodzi o prewencję, a więc tam, gdzie chodzi o budowanie zdrowia, tam, gdzie chodzi o zabezpieczenie we wszystkie niezbędne środki, jakie są potrzebne organizmowi do prawidłowego funkcjonowania, a nawet wstrzymania procesu starzenia. O kilka słów na temat tego wykładu poprosiliśmy prezesa Głubczyckiego Koła Pszczelarzy Krzysztofa Głowiszyna. Dzisiaj w Kietrzu, w Miejskim Ośrodku Kultury, gościliśmy światowej sławy profesora z apiterapii, pana Artura Stojko. Przedstawił naszej lokalnej społeczności, w jaki sposób można spożywać, leczyć się produktami pszczelimi. Szkoda, że taka mała ilość osób była na wykładzie. Myśleliśmy, że większa ilość osób skorzysta z tej wiedzy pana profesora, ale zachęcamy do oglądania całego nagrania w telewizji Pogranicze. Również będzie dostępne w kanale na YouTube. W piątek 3 marca w Kietrzu odbyła się bardzo miła uroczystość. Społeczności kietrzańskiej została przedstawiona grupa kolarzy Dar Bud Team. Kolarze ci z roku na rok mają coraz większe sukcesy. Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością uczestniczyłem w prezentacji grupy kolarskiej Profi, grupy Dar Bud Team. Cieszę się, że w tym roku starostwo powiatowe również mogło wesprzeć tę grupę zakupem, wsparciem przy zakupie sprzętu w postaci koszulek startowych. Myślę, że logo powiatu, herb powiatu będzie
reprezentowane godnie na, nie tylko na terenie Polski, ale całej Europy, bo jak mówi dyrektor klubu, pan Dariusz Wyszyński, grupa będzie jeździła po całej Europie, a więc te pieniążki przekazane na promocję powiatu, myślę, że tutaj na pewno w wielokrotny sposób się zwrócą. Ja przede wszystkim się cieszę również, że na terenie powiatu jest kolejny gdyby obszar sportowy, poza piłką nożną, siatkówką, tenisem ziemnym, tenisem stołowym. Mamy również taekwondo, karate, mamy również grupę kolarską, a kolarstwo to przecież bardzo piękny i prosty sport. Każdy może uprawiać i zresztą widzimy na naszych drogach, że codziennie coraz więcej osób korzysta z tego pięknego sportu, gdzie można i mile spędzać czas, podziwiać okolice, no i przede wszystkim też poprawiać tężyznę fizyczną, zdrowie. Dlatego uważałem na zarządzie, proponują, żeby wesprzeć drużynę Darbut Team wsparciem finansowym, że to zostało przyjęte przez członków zarządu powiatu głubczyckiego i myślę, że to jest pierwszy rok współpracy, ale nie ostatni, ponieważ na pewno takie inicjatywy, którą zrobił pan Dariusz Wyszyński, są jak najbardziej godne wsparcia, no jak najbardziej godne zaufania, bo to będzie bardzo dobre propagowanie zdrowego stylu życia i stylu życia w sporcie, o którym powiedziałem, że może być sportem powszechnym, już jest powszechnym, a będzie jeszcze, myślę, bardziej powszechnym i uprawianym przez wiele osób w naszym kraju. Także myślę, że odniosą jak największe sukcesy, a my w tym będziemy się im bacznie przyglądać i cieszyć się wraz z nimi, że coś z powiatu głubczyckiego, jakaś grupa sportowa, w tym przypadku grupa Darbudu, będzie osiągała sukcesy. Tego im serdecznie życzę. Obszerny reportaż z tego spotkania już niebawem na antenie naszej telewizji. W dniu 24 lutego we Włoszech, w Rzymie, odbył się prestiżowy międzynarodowy turniej Roma Open. Wystartowało w nim 470 zawodników z 12 państw. Ludowy Klub Sportowy Sparta Głubczyce reprezentowali nasi kadrowicze Karolina Konik i Bartosz Słodkowski. Wspaniały start Karoliny Konik w kategorii Elite Pro w walkach do 62 kg zaowocował pierwszym miejscem. Karolina zdobyła również pierwsze miejsce w kategorii Grand Champion. Podobnie Bartosz Kłodkowski w kategorii Elite Pro w walkach plus 85 kg zdobył miejsce pierwsze i w kategorii Grand Champion również zdobył miejsce pierwsze. W kategorii Grand Champion mogli startować zawodnicy tylko ci, którzy wygrali swoje kategorie wagowe. Po wspaniałym starcie nasi zawodnicy przywieźli 4 złote medale i 2 puchary Grand Champion. Był to drugi turniej sprawdzający do Mistrzostw Świata w 2017 roku, które odbędą się jesienią. Serdecznie gratulujemy Karolinie i Bartoszowi tak wspaniałego wyniku i życzymy dalszych sukcesów. W piątek 3 marca w hali Głubczyckiego Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu został rozegrany kolejny turniej samorządowców gmin i powiatu głubczyckiego. Serdecznie Państwa witam na 11. turnieju samorządowym. Dzisiaj gościmy drużyny gmin i powiatu głubczyckiego na hali głubczyckiej z Okisu. Odbywa się turniej badmintona. Do tej pory odbyły się 4 turnieje. Graliśmy w Baborowie w darta, graliśmy w Kieczu w tenis stołowy i w Głubczycach w siatkówkę. Jest to, tak jak powiedziałem, 4. turniej. Ostatni będzie w Branicach. Prawdopodobnie będziemy gościć w Czechach na bowlingu. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam na uroczyste podsumowanie. Dziękuję. Dzisiaj na hali w Głubczycach rozgrywany jest 11. samorządowy turniej badmintona. Trzymam w ręku puchar, który dzisiaj, o puchar burmistrza, który dzisiaj wręczymy najlepszej drużynie. Także puchar jest wspaniały, tylko go zdobywać. Wyniki tego turnieju przedstawiają się następująco. Pierwsze miejsce zdobyli samorządowcy gminy Głubczyce. Drugie miejsce wywalczyli samorządowcy ze starostwa powiatowego. Niestety samorządowcy z gmin Baborów, Branice i Kiecz nie stawili się do rozgrywek. A szkoda, bo dobra zabawa integruje ludzi. Jest to okazja, aby się lepiej poznać i zaprzyjaźnić. I oby tradycji stało się zadość, przyszedł teraz czas na dobry pomysł na życie. Wykorzystaj okazję, aby powiedzieć dobre słowo komuś nieznajomemu. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla dzisiaj dla Państwa. Żegnam się i do zobaczenia.